Siemanko, ja jestem Lucek i zapraszam na kolejny odcinek. To jest coś innego. Jestem prawie pewny, że to jest imitacja Koenigsegga Jesko z rzeczywistości. Ej, model wygląda zajebiście. Tak, pewnie będziemy mogli tutaj spoiler doczepić do tego rekina. Nazywa się Entini... Entity. Titi... Jak Titis. MT, drzwi otwierają się niestety na bok. Nie wiem, Jesko chyba otwierają się do góry, jak w każdym Koenigseggu, co? A tutaj mamy... Czekaj, jeszcze weźmiemy kamerę. O. A tutaj mamy taką... Takie bieda edition trochę, co? Z tyłu te światła wyglądają chyba okej. W ogóle cała ta komora silnikowa wygląda ciekawie. Zobacz, nie? Tu są jakieś takie elementy. Fajnie to wygląda. I tu mamy przód i coś tu jest nawet załadowane w tym przodzie. Nie chciałbym zniszczyć tego auta, bo te wszystkie elementy odlecą, to zostanie z niego taki go-kart, nie? Niszczy się ciekawie, co? Trzeba będzie do niego dobry pancerz zainstalować, żeby tak szybko się nie rozwalał. O kurde, chyba dobrze skręca. Zobaczymy po tuningu. Póki co jest chyba całkiem szybki. No nic nie przebije samochodów HSV, wiadomo. No dobrze, to zobaczmy. O kuźwa, jego można zrobić do HSV. Wow, okej, nie wiedziałem. Okej. To zmienia postać rzeczy. Hoho, co ty na to? Okej, to będzie, to może być szybkie. Chociaż mamy już Devastę, która niby wygląda na bardzo szybkie, a takie super szybkie nie jest. 800 tysięcy kosztowało to. Wow! To może być szybkie auto. Fuck me. Nie wiem, czy najszybsze nawet. Nie wiem, no, trzeba będzie sprawdzić. Na razie są trzy chyba takie najszybsze samochody z tych HSV. Ale 800 tysięcy kosztowało, nie, to on musi dobrze jeździć. Dobra, dajmy sobie jakiś taki fajny ten tuning, taki typowo sportowy. Klimaty, o shit. To wygląda jak Swedish, ale to przypomina mi bardziej Ukrainę. Tutaj mamy dach. O, shit. Pat. Znaczy, mi się podoba z dachem. I z bez dachu też mi się podoba. Sztos. Mam takiego diabła. Tego samochodu jestem ciekawy, bo te auta HSV naprawdę zapierdzielają. Zapieprzają tak szybko, że nieraz... Przejechać mapę jest szybciej tym autem, niż polecieć samolotem. Takie są szybkie. Spoiler ogromny jest, kurde. Bez dachu wygląda dziwnie ten samochód, nie? Ale wygląda też ciekawie w tym samym momencie. Okej, okay, no to co, jedziemy, przetestujmy. Nie ma tutaj niestety prędkościomierza, szkoda, co? Moglibyśmy łatwo zbadać, czy ten samochód w ogóle jest coś wart, jeśli chodzi o przyspieszenie i prędkość maksymalną. Może być i tak. Co to fioletowy dym? Okej, okay. Wystartował chyba lepiej mój, ale nie wiem. O! Oh. Fuck, musimy... Dobra, start chyba się wydawał lepszy w tym, ale jak z VMAX-em? Chyba podobny będzie. Tylko na autostradzie można przetestować, bo na lotnisku to przyspieszenie jedynie. Ale chyba 300 SL odchodzi, zobaczcie. Odchodzi, odchodzi, zobaczcie. Uuu, poszedł. Poszedł. Kurde, nie mam tutaj widoku z kokpitu. Nie ma, nie jest to najszybsze auto na pewno. Taki stary grat jest jednak szybszy, no. Ech, szkoda. Już miałem nadzieję co do tego auta. Ten samochód wydaje się dobrze skrętny też. 300 SL jest też mega stabilny, tak przy okazji. I dobrze się nim robi czasówki, generalnie wszystko. Jeszcze spróbujemy tego... Devastę, nie wiem, kuźwa, jak się czyta, te nazwy są w GTA dziwne. W każdym razie to jest Devil 16 z rzeczywistości. Te samochody mogą być porównywalne do siebie. Oba auta są, mają ten tuning HSV. I zobaczcie, jak to wygląda. No tamten wygląda jakby miał 5000 koni, nie? No bo on w rzeczywistości niby ma te 5000 koni. Okej, możemy jechać w tą stronę. Stawmy się równo. I oba tamten samochód jest wolniejszy od tych. Ja mam rzucać, okej, dobra, ty. I pojechały konie po betonie.
Okej, wydaje mi się, że Devil miał lepszy start, ale ciężko było tutaj... What the fuck, co to było? Ciężko było tutaj to stwierdzić. Devil ma generalnie niższą prędkość maksymalną od 300 SL-a i od tamtej trójki tych samochodów, powiedzmy, z najwyższym VMAX-em. Ale jest od nich stabilniejszy, lepiej się prowadzi. A czy lepiej przyspiesza? Ciężko powiedzieć. Chyba VMAX będzie podobny, może na korzyść właśnie Devela, nie? Tak widać, że trochę odchodzi. Jechaliśmy tym samym torem praktycznie. Tutaj widać było to odejście. Było ewidentnie widoczne odejście w 300 SL. No tam w 100%, nie? Tutaj już tak nie do końca. Tam był taki moment, że nagle, wiesz, dochodzi do pewnej prędkości i ten 300 SL zaczął tak, wiesz, znikać, nie? A tutaj tak jakby mniej więcej porówno, wydaje się. No ale auto wygląda bardzo fajnie, podoba mi się. Oba te auta wyglądają fajnie. Tamten wygląda w ogóle nie jak jakiś... Nie wiem, jak to nazwać nawet. Hardkorowo po prostu.